premier twojego rządu chce cię nagrodzić za to, że wyjdziesz z grupy. On nie wie, czy ty wyjdziesz z grupy. Nie wie, że wyjdzie. To jest jakby taki bonus, bym powiedział, duży. Tak? Wiele instytucji, wiele firm, kluby dostają dofinansowanie, tak, z rządu. Ci chłopcy zasłużyli sportowo, tak? Dali jakieś tam emocje tym chłopakom. Może trochę dziennikarze obrzydzili te emocje, bo ciągle mówili o stylu i tak dalej, ale wyszli z tej grupy. A potem Lewandowski mówi, że to niemoralna propozycja. Dlaczego niemoralna? No nie wiem. No. Dlaczego niemoralna? Za sukces sportowy? Nie do uwierzenia, ale ten człowiek grał w lidze brazylijskiej, to na pozycji zarezerwowanej dla Brazylijczyków. Środek pola, ósemka, dziesiątka, trudno powiedzieć, bo to już było bardzo dawno temu, ale zaraz zapytamy go, czym zaczarował brazylijskich kibiców. Mariusz Piekarski. Dzień dobry, Mariuszu. Dzień dobry, witam Państwa i witam również Ciebie. Dzięki. Słuchaj, do dziś nie mogę w to uwierzyć, że rządziłeś w Brazylii w lidze brazylijskiej na środku pola. Przecież tam mają brylantowych techników, fantastycznych piłkarzy i nie dawałeś sobie radę. Jak to się robi? Dobrze powiedziałeś, na końcu. Dawałem sobie radę, nie? Trudno powiedzieć, żebym rządził, nie? Bo naprawdę byli lepsi piłkarze ode mnie. W tamtych czasach był też Juninho Pernambucano, wiele gwiazd, Jalminia, już nie mówię o takim właśnie piłkarzu jak Jalminia, to naprawdę byli artyści, nie? Dawałem sobie radę, dobrze. Trafiłem do Atletico Paranaense dzięki też tej pracy mojego byłego menadżera Juana Figuera, świętej pamięci. Więc on na pewno bardzo, bardzo mi pomógł w tym, że się znalazłem w Brazylii. Później trafiłem do Flamengo na wypożyczenie. Później zostałem sprzedany, co dzisiaj może okazać się dziwne, do Federacji São Paulo. Czyli tak jakbym kupił mi związek... Mazowiecki. Mazowiecki, dokładnie. Coś takiego. Tak. Było z tym to trochę właśnie ciekawych historii, takich i nieporozumień. Ale byłem wykupiony przez związek. Trafiłem do klubu małego Mojimirim. Gdzie grał Rivaldo, to był jego klub taki macierzysty. Jeszcze przed Barceloną, tak? Tak, dokładnie tak. A później zostałem sprzedany oficjalnie z Mojimirim, ale nieoficjalnie z Federacji São Paulo do Bastii. Ale powiem ci, ja cię mogę nadziwić, wiesz, oczywiście wolę Argentyńczyków niż Brazylijczyków, jeśli chodzi o futbol, ale Polak, tu urodzony, tu wyszkolony w Białymstoku, tutaj stawiający pierwsze kroki, I nagle ląduje do ligi, która naprawdę ma dobrą konkurencję, wielką. Nie, no, jak cię znaleźli, powiedz? I gdzie? W tych czasach to była liga, która wygenerowała mistrzów świata, tak? Więc to były mistrzostwa świata w Stanach Zjednoczonych, tak? W 1994, gdzie zdobyli mistrzostwo. W 1996 przeszedłem do Brazylii. Znaczy, to była taka historia, że pojechaliśmy na takie tournée po Ameryce Południowej z reprezentacją młodzieżową, plus paru Katowiczów starszych, tak jak Jurek Dudek i paru innych, na dwa mecze z Argentyną i z Brazylią. Były to przygotowania do olimpiady tych zespołów. Pierwszy mecz wygraliśmy, można powiedzieć, 2-0 z Argentyną i to był najmniejszy wymiar kary. I to dzięki tylko Jurkowi Dudkowi, który bronił fantastycznie. Ten mecz powinniśmy naprawdę przegrać gdzieś 6-7 i nie mielibyśmy pretensji, bo naprawdę zdominowała nas reprezentacja Argentyny swoją fizycznością, techniką. Natomiast z reprezentacją Brazylii, jak to z Brazylią, nie? Zagraliśmy dobrze i tutaj akurat przegraliśmy 3-1, a ten wynik nie był sprawiedliwy. Myślę, że sprawiedliwym wynikiem byłby remis. Straciliśmy kuriozalne bramki, wygrywaliśmy nawet 1-0 po bramce Bartka Carvana. No i zagraliśmy na tyle dobrze, rzuciliśmy się w oczy i zebraliśmy dobre opinie, że Juan Figuer, który był bardzo mocnym agentem na Amerykę Południową, miał świetne kontakty też i w Europie, prowadził rodzinny biznes, bo jeszcze pomagali mu synowie Marcel i André Figuer, wypatrzył nas w tym meczu i mnie, i Krzyśka Nowaka oraz Daniela Dubickiego, zaczepił jego syn i zaproponował przenosiny do Brazylii. Mi i Krzyśkowi udało się do tej Brazylii dostać, również poprzez transfery. Natomiast Daniela Dubickiego, Antoni Ptak, który był właścicielem ŁKS-u, nie puścił. Nie puścił. A powiedz, Krzysiek Nowak, świętej pamięci, jak mu ziemia lekką będzie, pojechał z tobą na zasadzie, chcieli mieć dwóch Polaków, czy szukali też na jego pozycję człowieka? Znaczy nie, no spodobała się ta trójka, tak, jakby menadżerowi i od razu wyszedł z pomysłem, że trafimy do klubu, do Atletico Paranaense, który był Beniaminkiem, miał świetne relacje z prezesem i właścicielem klubu Atletico, Juan Figuer
Mario Sergio Petralia, który do dzisiaj działa w Atletico. No świetny w ogóle facet, wysoka klasa, świetny biznesmen i naprawdę mądry człowiek, tak, który zarządzał tym klubem Atletico Paranaense później z sukcesami. To na pewno miał pomysł. Bo w momencie, kiedy jakby udało nam się go wykupić, bo Krzysiek Nowak był wypożyczony tylko to był Soków Niewy czy Tychy, coś takiego. Był taki twór przez moment, nie, chyba. Więc został wypożyczony przez prezesa Sieje na rok, a ja byłem od razu wykupiony z Zagłębia Lubin i zarejestrowany, co ciekawe, się nie śmiej, w klubie, będę w tym przetłumaczę, Rentistas Montevideo. Rentistas Montevideo to był klub Juana Figuero, w tłumaczeniu renciści Montevideo. Ale co, w Urugwaju? Tak, w Urugwaju, dokładnie. Byłem nawet w Urugwaju. Nawet to za kombinacja. Podpisałem kontrakt w fabryce traktorów i nawet tego klubu nie widziałem. Podpisałem kontrakt ogólnie za $20 miesięcznie, a w sumie zarabiałem naprawdę w Atletico, no, zdecydowanie więcej. Więc to było takie trochę moje ryzyko, ale zaufałem menedżerowi, że to chodziło tylko i wyłącznie o rejestrację mnie, żeby po prostu później móc mnie sprzedać, bo sama prowizja menedżerska nigdy nie jest tak duża jak no, transfer piłkarza. To wtedy ci się spodobała ta robota menedżera? Że tak, facet tak, dokonał tak. Czegoś niemożliwego. Wziął chłopaka z polskiej ligi i wsadził go do ekstraklasy Brazylii. Tak, dokładnie. No, miał jeszcze do tego jakby klub swój w Urugwaju. Był bardzo zamożnym człowiekiem, tak? No, można powiedzieć, ten biznes piłkarski doprowadził do tego, że później miał w Brazylii swój bank, sprzedał ten bank, więc naprawdę stał się bardzo zamożnym człowiekiem, ale też na to wszystko zapracował, bo mówi się, że mieć, nie wiem, 300-400 piłkarzy i w większości to gwiazdy Ligi Brazylijskiej, nigdy też i z Argentyny i Urugwaju, no to powoduje, że naprawdę musisz mieć zespół ludzi, którzy spowodują, że ci piłkarze zostają z tobą, nie odchodzą od ciebie i są zadowoleni, tak? Więc naprawdę był to prężny menadżer. Czy dzisiaj jako menadżer, właściciel firmy Unidos, tak? Tak to można powiedzieć. Byłeś bliski kiedyś, żeby wstawiać tam swojego człowieka do Brazylii? Na pewno kontakty ci zostały, jakieś tam relacje z ludźmi piłki? Nie. Nie, wiesz co, ja to jakby zaczynałem tą karierę menadżerską w 2004 roku. Sprowadziłem tam jakichś dwóch Brazylijczyków, jednego do pokoju, drugiego do Legii. Później tak naprawdę to do Legii, to pamiętasz pewnie Rogera i Edsona, tak? Którzy spowodowali to, że Legia, przyczynili się na pewno do tego, że Legia zdobyła mistrzostwo Polski. Grali naprawdę bardzo dobrze. No, Roger został nawet Polakiem i zagrał w reprezentacji Polski, tak? Więc to były jakby takie moje transfery, które też mnie wywindowały i dały takie. Transfery spokój. Tu, ale tam tak, nie. Tak, nie. Dokładnie. Nie, tam kiedyś zawiozłem dwóch młodych chłopaków takich z Agricoli. Jeden dostał propozycję, żeby zostać w Atletico Paranaense na dłużej, ale konkurencja była na tyle silna, jak nawet rozmawiałem z chłopakami, że nie widzieli sensu jednak pozostania, ten jeden chłopak jakby nie widział sensu pozostania w Brazylii, bo widział, że no nie będzie to takie proste, żeby tu zaistnieć. A słuchaj, a wracając do konkurencji, jest pierwszy dzień, pamiętasz, wchodzisz do klubu w Brazylii, do szatni, wchodzi taki blondynek i co mówisz do nich? Cześć? Z Krzyśkiem? Zaczynam się mówić tam bon dia, tak? Bon dia, dzień dobry. Oni mówią oj, tam wiesz, oj tu dubeń, czyli cześć, czy wszystko tam wiadomo, w porządku. Tak, dalej. Piątki przybiłem, wiesz co, to ja zawsze byłem człowiekiem otwartym, takim lubiących ludzi, tak? Ja bardzo jakby lubię ludzi, nie? Lubię jakby towarzystwo ludzi i jakby tak do życia podchodzę mega optymistycznie. Te złe rzeczy szybko jakby można powiedzieć odkrajam i wyrzucam, tak? Ja resetujesz. Nie skupiam się na tym w ogóle. Kompletnie się jakby nie skupiam na złych rzeczach, na ludziach takim, bym powiedział, troszeczkę nie takich podobnych jakby do mnie. I wiadomo, że nie wszyscy są tacy sami, są jakby świat jest różnorodny. Natomiast wracając do tego, co mi zapytałeś, łatwo było mi wejść do szatni, bo od razu, można powiedzieć, nie wiem, z tym szczerym uśmiechem, z tym podejściem do ludzi, od razu, można powiedzieć, wypatrzył mnie jeden z takich liderów w szatni, taki Andrej Frascarelli, można powiedzieć, wziął mnie pod skrzydła, wziął mi poszedł i od razu jakby, no można powiedzieć, zaczęło się jakby wspólne przesiadywanie, spędzanie czasu i poznawanie troszeczkę życia z każdej strony, tak, jakby w Brazylii, tak, tej sportowej, tej towarzyskiej, co jest normalne. Podobało ci się tam?
W Brazylii? No. Nie, no bardzo mi się spodobało, ale pamiętaj, że wyjeżdżałem wówczas z Lubina. Z Lubina i tak. Przy całym szacunku dla Lubina. To wiesz, Lubin się teraz rozwinął, tak? A ja wyjeżdżałem w 96 roku, więc pamiętam jedną knajpkę Batka, chyba się nazywała taka knajpka, gdzie można było tupnąć nogą. Jeden był jedyna restauracja z hamburgerami, to było wszystko. Nie? A jak chciałeś gdzieś pojechać się zabawić, do Wrocławia najszybciej. Nie jeździłem do Wrocławia. Ja mało zarabiałem, nie stać mi było. Nawet mimo że byłem piłkarzem. Ja tylko wiem, jak ci teraz mogę powiedzieć. Inni opowiadają. Ja zarabiałem $3000 rocznie. Ja jak jechałem w jedną stronę, pamiętam polonezem, który kupiłem na raty do Białegostoku, czyli co przez całą Polskę, to miałem na paliwo w jedną stronę, a w drugą stronę brałem od mamy. Żeby mi mama mówi, synku, zrób zatankowała, żebym miał za co wrócić, tak, troszeczkę konserw i tak dalej, i wiodłem życie piłkarza ekstraklasowego. No ty to byłeś słoikiem klasycznym. No tak, i słoikiem. Słoiki tak. Od mamy tak, i do Lubina. Dokładnie, żeby przeżyć. Nie? Pamiętam, jak przyjechała Legia wówczas, nie wiem, takim pięknym autokarem. Chłopaki tak ładnie ubrani. Tam to były czasy troszeczkę jeszcze biedne. Te kartony z tymi napojami, multivitamina, jakieś jedzonko. To ja patrzyłem na nich jak na takich małych bożków. Nie? No, tak było, no, tak było. No. Miałem 21 lat, niewiele miałem. I potem przeskok. I co? Pierwszy trening, wrażenia. Wchodzisz i mówisz, gram to, co oni, jestem lepszy. Pojechałem tam z Krzyśkiem Nowakiem i dostaliśmy naprawdę bardzo dobry kontrakt. Ja mogłem Kamienicę kupić od razu za ten jeden kontrakt. Naprawdę bardzo dobry. Ale Kamienicę w Białymstoku? W Białymstoku. No to dzisiaj bym żył tak. Tak bym siedział. Cygarko. Dokładnie, tak. No trzeba było kupić. Więc no to był mój błąd, tak, dokładnie. Czarek Kulesza parę kupił kabinet. No, ale on nie grał w Brazylii. Robił mądrze niż ja, bo na pewno w młodym wieku. Natomiast wszedłem do szatni i na początku jechałem z takim postanowieniem, że świetnie zarobię, że będę żył dobrze i jeżeli coś mi się nie uda, to zawsze może wrócę do Polski albo gdzieś indziej. Że nie myślałem tak jakby aż tak strasznie, nie wybiegałem w przyszłość, co się wydarzy. Ale przedtem na pierwszy trening i porównałem moje umiejętności do tych chłopaków, to mówię, ja chcę już tu grać. Bo wiesz, do niego powiedziałem, no, pamiętam, do świetnego Nowaczka, ja mówię, Krzysiek, ja chcę tu grać. Mówię, nie, już ja tu widzę, że tu jest dla mnie miejsce, ja tu się dobrze czuję, nie odstaję technicznie, a jeszcze wydaje mi się, że byłem jakby bardziej odpowiedzialny za piłkę. To chyba, co mnie cechowało, że nie miałem dużo, nigdy jakby grałem w piłkę, dużo strat, takich głupich zagrań, to mnie jakby cechowało i zauważyłem tutaj, że po pierwszym treningu, że ja tu muszę grać. I faktycznie ten debiut mój na Marakanie z Flamengo, gdzie grał Bebeto, Junior Baiano i wielu jeszcze, i Mancuso, reprezentant Argentyny, to jak można powiedzieć, powiem tak, jak może młodzież, tak zdemolowałem ten mecz. Nie? Zdemolowałem ten mecz, że grałem naprawdę świetnie i po tym meczu, można powiedzieć, szatnia nabrała do mnie do jakby takiego dużego szacunku. Nie? Dużego szacunku, że przyszedł chłopak z Polski, uśmiechnięty, wydaje się taki trochę wolny od wszystkiego, nie przejęty niczym, wyluzowany. Ale potrafi grać piłkę, tak. I no wtedy właśnie, ty wtedy pasowałbyś na takiego surfera na Malibu, na plaży w Kalifornii. Blond. Biały ząbek jeszcze wtedy był, tak, młody. Zawsze jakby dbałem o siebie i tak dalej, więc tak, no na pewno chłopaki, powiem tak, na pewno nabrali z szacunku do mnie. Wiedzieli, że nie przyjechał jakiś, nie wiem, ogór taki przysłowiowy, tylko poważny piłkarz, tak. No i tak. Jakby wywalczyłem sobie miejsce i już na stałe jakby razem z Krzyśkiem graliśmy w tej drużynie, czyli graliśmy razem na środku pola, czyli Krzysiek grał jako taka, w ogóle tam graliśmy systemem takim troszeczkę jak w Polsce jest też pomału wprowadzany, dwóch było stoperów, dwie szóstki. Tak? Ósemko, dziesiątki i tylko dwóch tak zwanych laterał, takich wahadła. Dokładnie, tak graliśmy i napastnik, nie? Dwóch nawet napastników, tak. Tak, no to 2, 4, 6, 8, 10 i bramkarz 11, dokładnie, nie? Tak graliśmy. Ja grałem jakby z takim piłkarzem, pamiętam, dobry piłkarz, Giancarlo, taki razem takie dwie dziesiątki. Jakby ja miałem jakby grać od linii środkowej do prawej strony i to był mój cały sektor, który ja trener szybko cię kupił, w sensie bardzo zaufania? Zakochał się we mnie. O! Naprawdę. Evaristo Macedo to była gwiazda Barcelony. A tak, pewnie. Ale tak mnie pokochał naprawdę, że jak tak takiego... Ojciec. No tak naprawdę, jak takiego przebranego synka. No, wiesz, tak dobrze mogłeś tam zostać, powinien zostać. Myślę, że błędem był mój transfer do... Ja dzisiaj jak patrzę z szybko lat, to błędem był transfer do Bastii, bo ja się dobrze czułem, nie? No ale trochę, przyznam szczerze, że warunki jakie, też tęsknota za Polską, za Europą,
Też dawała znać o sobie, natomiast dobrze się czułem w Brazylii i ten transfer chyba był błędem, bo to nie, jednak nie była ekipa, która kreowała, tylko była jakby bardziej taka nastawiona na kontrataki, na walkę. Świetnie się w niej odejdywał Piotr Świeczewski, nie? Ta, bardzo Piotr, dobrze. Ta. A to chyba ten. No oczywiście grał świetnie w tej drużynie wcześniej Morawczyk, nie? Grał bardzo dobrze. Ja jakby no, nie wiem, mam wrażenie, że zachłysnąłem się chyba tymi pieniędzmi, które dostałem najwyższy kontrakt. Pieniądze ważna rzecz. Znaczy ważna, ale trochę chyba ten, nie byłem gotowy na to tak mentalnie, żeby tak szybko się nasycić. Nasyciłem się jakby za szybko, a jeżeli piłkarz jest głodny, to dalej jakby chce robić progres, stara się i być może jeszcze byłem za młody. Mówisz to swoim ludziom, swoim piłkarzom? Tak, często. Dzisiaj wiele jakby błędów, które popełniłem w życiu, wpajam piłkarzom, żeby podobnych błędów nie popełniali i żeby jednak omijali te, można powiedzieć, te doliny, w które ja wpadałem. Co kiedyś chyba Zbigniew Wojek powiedział? Pieniądze mogą stać przed piłkarzem, bo kiedyś przyjdą. Pilnuj kariery, znaczy kariery. Dzisiaj wiesz, to się tak wiesz, ja wiem, łatwiej inaczej, powiedzieć. Wtedy jak wiesz, nie masz nic, nie wiem, oglądasz filmy w telewizorze czarno-białym, nie masz nic, nie masz na telefon, mama ci daje z powrotem na paliwo, żeby wrócić do drugiego, to się wiesz, pięknie mówi w dzisiejszych czasach, by się piłkarz, wiesz, no młody zarabia wielkie pieniądze. W tamtych czasach nie było tak, nie? Dzisiaj w tamtych czasach chciałeś jakby, nie wiem, sięgać tych mur, patrząc na te niektóre gwiazdy, które grały gdzieś na zachodzie, no nie? Więc u nas było wielu świetnych piłkarzy, ale no wielu kończyło jakby słabo, tak? Słabo. No tak, no. Tak, tak. Więc jak miałeś szansę jakby naprawdę bardzo dobrze zarobić, godnie zarobić i ustawić siebie na życie, no to podchodziłeś do tego pragmatycznie, nie? Słuchaj, to... Nie krytykowałbym tego, nawet jeżeli chodzi o wybór dzisiejszych piłkarzy, nie krytykowałbym piłkarzy nawet, którzy idą do Arabii Saudyjskiej, bo to jest, pamiętajmy, że piłkarz to jest zawód krótki, zarabia się 10 lat. Jeżeli piłkarz jest dobry, to zarabia się bardzo dobry, zarabia może 15, bo jedzie trochę jeszcze na tym takim trochę farmazonie nazwiska, wszyscy chcą jego dotknąć, zobaczyć. Ale piłkarz zarabia 10 lat dobrze, nie? Całe życie młode pracuje na to, bo dzisiaj piłkarz zaczyna 7-8, ja w moim... W przypadku ja trenowałem od 7 roku życia, zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze w wieku 18 lat, a nie były to jakieś wiadomo duże pieniądze, natomiast poważne pieniądze dopiero dotknąłem w Brazylii. I zarabiałem je tylko parę lat. Nie? A powiedz, jak zakończyłeś karierę, co? Powiedziałem, cholera, co mam robić? Jestem goły. No, może nie goły. Gola z orkiestra była, nie? Gola z orkiestrą nie grała, tak zwana, nie? Zawsze to? Gole z orkiestra, nie? A, gole z orkiestra się zagrał. Golas, nie? No to na co to wydałeś, kurczę? No. Na życie? To nie, no życie, no tak dalej. No porobiłem trochę jakby błędów. Inwestycyjnych? Też, tak. Ogólnie, no trochę też... Podchodziłem, byłem takim na pewno lekkoduchem, tak? Byłem lekkoduchem, ale jest to tak, żałuję paru rzeczy, ale niewiele. To też nie przesadzałbym, że aż tak dużo tych pieniędzy zarobiłem, bo ja zarabiałem bardzo krótko. Miałem, podpisałem kontrakt w Bastii, ale po roku już mnie w tej Bastii nie było. No tak. Zostałem do Legii, zgodziłem się na, bym powiedział, przysłowiowe śrubki, tak? Bo Legia wówczas też nie miała jakichś tam większych pieniędzy, ale chciałem grać. Chciałem jakby odzyskać tą radość z gry. I Legia zawsze była takim klubem wymarzonym moim w Polsce. Ja jestem Jagiellonii wychowankiem, ale każdy, no, przynajmniej w moim wypadku, marzyłem o takim klubie wielkim, jakim jest Legia, żeby do tego dotknąć. Powiem herezję, no. Większość piłkarzy w Polsce chciałby grać w Legii, nie? Niektórzy mówią, że nigdy nie zagrają i tak dalej, nigdy by w niej nie zagrali, ale tak naprawdę gdyby mieli szansę, to by wiadomo, że przyszliby tu bardzo, bardzo chętnie. Mówią tak ci, którzy wiedzą, że w niej nie zagrają, bo albo im brak umiejętności, albo czegoś innego, więc... Więc nie chciałeś być trenerem, po prostu zostałeś menago. Nie, od samego początku. Nawet jak w Brazylii miałem pierwszy, pamiętam, wywiad, to dostawaliśmy takie pytania, co byś robił po zakończeniu kariery, i powiedziałem, że będę menadżerem. Ja, trener, takie różne rzeczy inne, dyrektor sportowy, trener nie wchodziło w grę. Od samego początku chciałem i byłem nastawiony na to, żeby robić biznes. Tak, kształcić się jako menadżer i iść w ten biznes. Tak. Okej. Podglądałeś nie tylko tego swego menadżera, ale w ogóle innych ludzi, którzy robili interesy w piłce? Co ja chyba miałem żyłkę, tak, bo już handlowałem od mała lata. Ja wiem, jako... Handlowałem na rynku, stałem jak miałem 15 lat, pojechałem, pamiętam, na koncert Rogera Watersa, też mówiłem kiedyś, ściana. Rodzice mi puścili w ogóle bez noclegu na dwie noce, trzy dni byłem i dwie noce. Przywiozłem 170 puszek piwa i stałem później pod sklepem, handlowałem tym piwem. Hansa Pils był taki, pamiętasz, nasze czasy. Tak, Hansa tak. Pils, ten browarek taki, stał, przywiozłem takie jamniki tego piwa. Byłem przy okazji na koncercie, też wbiliśmy tam trochę na krzywusa z kolegami. Gdzie to było, na Stadionie Śląskim? Nie, to było w Berlinie. Ach, w Berlinie, z Berlina. Tak, do Berlina pojechałem, tak, do Berlina, kontra ściana. To był w Berlinie, spaliśmy na trawie te dwie noce. No i
na trzeci dzień wróciłem z tym piwkiem i zacząłem od razu stać na rynku, handlować. Później stałem z kasetami, jakimiś wideo A na Białoruś jeździłeś? Tak, na Białoruś, na Litwie. Zawsze tam szło, do Berlina, później jakieś tam papieroski wywoziłem. Ja zawsze miałem żyłkę handlarza i żeby sobie radzić. Kiedyś spotkałem takiego świetnego piłkarza, Siergia Lejnikow. Bo ja już grałem w reprezentacji Związku Sowieckiego, później Białoruś. Robiłem krótki wywiad, w Lecce był, grał u trenera Bońka i mówię, no co tam, Polacy, znam was, mówię. Idzie do Białegostoku kupować dżinsy. A co sprzedawałeś? Mówię, złoto, coś tam. Rzeczywiście taki handel szedł. Tak, no przy granicą, no wiesz, Białystok jest 40 kilometrów od Białorusi, tak? No tak, wiadomo. Aż tam, nie wiem, do Grodna 40 kilometrów, czy 50. Zdaje się. No to akurat był przełom, bo to rok 99-2000. Tak, a my, wiesz, często jeździliśmy na turnieje, jak Ironia, na Litwę. Białoruś, więc na turnieje. Trener Garalu z was wywoził. Woziliśmy, nawet motorynka raz była w tym. Motorynka, taki wiesz, motor. No wiem. W autokarze, z tyłu. Nie mogliśmy siedzieć z tyłu, bo zawsze graliśmy sobie tam w kartę, tak zwana ta grupa bardziej taka, jak to dzisiaj się mówi popularnie, bankietowa, siedziała zawsze z tyłu. Karty. Rozrywkowa, pola i tak dalej. Ale tam motorynka leżała. Nie było miejsca. A to motorynka trenera, czy wasza? No, nas nie było stać na takim motorze. Więc były ten handel. No wtedy wszyscy sobie ludzie jakoś tam radzili. Ja wiem. Na Węgry i tak dalej. Więc stąd jakby pomysł na menedżerkę, bo jakby dobrze się zawsze w tym odnajdywałem. I na pewno ten czas spędzony w Brazylii, przecież w Bastii, ja naprawdę miałem menedżera, ale on Tadzio Fogiel chyba w żadnym języku nie mówił i tak dalej, więc ja przeprowadziłem sam. Nie, Tadzio Fogiel nie było. Nie było przy tobie? To nie, przy Piotrku. Nie. Piotrka, ten transfer Piotrka. Można powiedzieć, że przeprowadziłem sam. Sam wystawiałem warunki, sam stawiałem liczby, sam się dogadywałem i tak dalej. Wszystko można powiedzieć, że 90% zrobiłem całej roboty sam, więc czułem się w tym dobrze i do dzisiaj tak się czuję. Słuchaj, ponieważ o tobie jest mnóstwo legend, jedna mówi, że kupiłeś małą Renówkę, Renault 5, żeby śmieci wywozić, prawda? Nie, to nie. To, nie, bzdura? Nie, to nie, nie kupowałem takiego, że dostałem samochód służbowy każdemu ten i po prostu mieszkałem tak jakby w górach troszeczkę i wóz ten ze śmieciami nie mógł podjechać pod górę, więc zawsze trzeba było zjechać czymś. No, jak miałem jakiś tam, no wiadomo, samochód lepszy, no to nie będę woził samochodem lepszym tam, nie wiem, worków ze śmieciami i tak dalej na dół, więc był jakby służbowy, który czasem jeździłem, czasem na treningi, ale też przy okazji, że tam świeci, wiadomo, że ludzie ten trochę podrzucą, podkoloryzują i tak dalej. A nie, no to się tak akurat to było fajne, nie? Bo ale tak było, no zwoziłem i tak dalej, no nic, to nie, że jakby odbiło mnie czy coś, tylko po prostu no normalnie, no bo jak miałem zjechać 200 metrów w dół i później 200 metrów w górę, no to wiadomo, że musiałem użyć jakiegoś samochodu, tak? No tak, a śmieci były w takich wielkich tak, torbach. Nie mogłem do kontenerów wrzucić tam. Słuchaj, Korsyka, piękne miejsce. Wracasz czasami tam? Byłem z rodzinką rok temu na wakacjach w Porto Vecchio. Porto Vecchio. Porto Vecchio byliśmy, tak. I odjeździł na Piotra Świerczewskiego. Bardzo fajnie mieszka. Piotrek tam długo żył, dużo więcej ode mnie. Tam byłem rok czasu tylko. Nie? Ale tak, ale szybko poszło. Sentymentalny powrót, taki ciepło, bo strasznie było gorąco. Wspominali cię tam w klubie? Nie, ja nie byłem w Bastii, ja byłem w Porto Vecchio. Natomiast jakby faktem, że w hotelu pracowali Polacy i jak tylko słyszeli moje nazwisko, to od razu skojarzyli. I rozmawialiśmy na ten temat. Wracając na chwilę do Brazylii, miałeś pseudonim tam jakiś? Typu, nie Gringo wiem. Czasami. Jak? Ale to Flamengo, Gringo, to obcokrajowy jest taki. Gringo, wiem, to wiem. Gringo to obcokrajowy jest taki, nie? Myślałem, że to Mario Piekaria. Ja normalnie mówi, że w skrócie Pie, albo Pie, albo Mario. Mario, Pie i Gringo, tak. Gringo to było Flamengo już bardziej, tak. Aha. Czyli mówisz, stanęłeś na zakończeniu kariery i mówi, dobra, co robimy? Biorę się za to, co umiem. Czyli znam się na piłce, mam smykałkę do interesów i poszło. No i znam, mówię, język portugalski i tak dalej, więc zacząłem podróżować do Brazylii, wyszukiwać jakichś piłkarzy i ciężko było. Ja domyślam się, bo to... Dzisiaj jak tak ktoś mówi, piekarz się buja i tak dalej, to było tak ciężko. Byłeś, można powiedzieć, na deficycie finansowym. Na deficycie finansowym. Ładnie powiedziane. Dokładnie, więc jeszcze w Polsce pieniędzy nie było takich, jak są dzisiaj obecnie, czy jak są w Europie, więc naprawdę piłkarze wówczas jeszcze mało zarabiali i ciężko było zarobić te pierwsze pieniądze, żeby no, mieć na tę przysłową bułkę, więc było naprawdę ciężko, ale jakby się nie podobałem. Miałem może taki jeden moment zwątpienia, czy mi się uda, ale nie widziałem jakby innej roli dla siebie. Mhm. Innej roli dla siebie, więc dalej cały czas jakby dążyłem do tego celu i
Może ten wysiłek, siedziałem po 5 tygodni, nie wiem, sam w hotelu, wiesz, i patrzysz, pamiętaj, że dzisiaj mamy WhatsAppy, telefony komórkowe, które kosztują naprawdę te połączenia tanie, wtedy były bardzo drogie. Telefony. Jedna minuta kosztowała 20 zł. Ale Mariusz, twój kapitał to był notes, telefon i mnóstwo. Tak, telefon, wiesz, nie było cię stać na telefony normalnie do Brazylii, tylko trzeba było dzwonić, przez jakieś karty były i sami swoi i tak dalej. No więc kupowałeś te groszki i dopiero się uczyłeś przez jakiś kod, te połączenia były tragiczne i tak musiałeś działać, więc to naprawdę na to wszystko trzeba jakby zasłużyć. Ja naprawdę ludzi, którzy doszli do jakichś, nie wiem, majątków, do jakichś karier, to ja podziwiam mega. Ja mega, nie wiem, może odwrotnie, nie, widzę u nas często w społeczeństwie jest tak, że jakieś takie jest ciśnienie negatywne. Tak, ja nie wiem po co ten taki jadzik. Ja jakby patrzę na tych ludzi, staram się coś od nich wyciągnąć i podziwiam. Naprawdę podziwiam tych ludzi, którzy dochodzą, bo wiem naprawdę, ile to trzeba przejść. Ile jest pokus dookoła, też wyboi i tak dalej. Natomiast podziwiam i wiem, ile to czasu wszystko kosztuje. Słuchaj, a ja zawsze chciałem ci zadać to pytanie. Mówię, jak jesz na dobry transfer, bierzesz private jeta. Mhm. Mówię, po pierwsze, piekarz szpanuje, żartem mówię. Po drugie, nie lubię tłoku na Okęciu. Po trzecie, robi to wrażenie, jak lądujesz takim samolotem. To nawet nie jest szpan. To jest takie cieszenie się. Jakby traktuję to troszeczkę jak taki... Rzucasz koszta transferu? Nie, koszta firmy. Wiadomo. Mówmy się, że niekoniecznie, tak? Niekoniecznie. Okay. Natomiast jakby ja się bawię tym, cieszę się i tak dalej. Ja to traktuję dalej jako taką zabawę, show. Ja nie podchodzę w ogóle do piłki, że to coś jest na śmierć i życie, że to jest takie... Śmiertelnie poważne. Dokładnie. Nie? Ja naprawdę to jakby tak trochę traktuję z przymrużeniem oka. Cieszę się z tych jakby sukcesów, które odnosimy jako agencja. Cieszę się z chłopaków, którzy też odnoszą sukcesy. Ja się po prostu tym bawię, nie? Troszeczkę. Jeżeli kogoś to boli, to znaczy, że ma problem ze sobą. Ale nie mówię o tobie, bo wiesz, ja wiem, do czego bijesz tak dalej, no bo jest część społeczeństwa, którą to boli, kuje i tak dalej. Ja naprawdę przeszedłem ciężką drogę, dzisiaj się cieszyć tym wszystkim, bo to mam wrażenie, że wiesz co, my w Polsce wstydzimy się, jak komuś się powodzi. Że ma dobrze. Tak, dokładnie. Nie? Ja nie gadam z bzdur na YouTubie przez całymi dniami i tak dalej, żeby mieć tą rzeszę jakichś tam fanów, którzy dadzą mi serduszko i tak dalej. Poszedłem w ogóle inną drogą. Ja jakby może troszeczkę buduję życie tym młodym chłopakom też, tak? Przy okazji też jakby też dobrze na tym jakby zarabiam, ale też uczestniczę w jakimś tam budowaniu ich karier, budowaniu życiu, żeby im było też jakby powodziło się w życiu, nie? Ja ci powiem, jak widzę takie zdjęcie, to ci zazdroszczę, mówię, ale fajnie, muszę stać godzinę w kolejce na Okęciu. Nie, ale to jest nieaktywność. To jest zazdrość taka czasu. Nieaktywna. Nie, powiem tak ogólnie. No tak to wygląda, że ludzie, którzy latają, to wiedzą, jak ja to jest przyjemność, łatwość i tak dalej. No po prostu kilka razy leciałem private jetem. Przyjeżdżasz na lotnisko, wbijasz od razu do samolotu, czeka na ciebie pilot. Ale powiedz, jest to element negocjacji z klubem na przykład? Nie. To jest zresztą biorę na siebie. Nie w tym rzecz. W sensie, czy to działa? Nie przychodzi prezes, mówi, o kurczę, przyleciał. Nie, ja to pobiorę jako środek transportu, który jakby jest ułatwieniem, którym, nie wiem, zadzwonię do pilota, mówię przykładowo, panie Sławku, o 10 musimy wylecieć, nie wiem, do Istambułu i wracamy o 21. Możemy wziąć poprawkę, że czy lotnisko nam otworzą, tak, o tej godzinie. On jakby całą podróż organizuje i to wszystko, to po prostu takie ułatwienie. Wiadomo, że taniej by było inaczej jakby to robić, ale ja mówię, no biorę. Ale cieszy się jak dziecko, widzę. Ja cieszę się z tego, że... To cię to bawi. Bawi mnie, cieszę się i jakby lubię, nie lubię już jakby tracić czasu, tych tłoków. Szczególnie pamiętaj jedną rzecz, że okienko transferowe jest latem. Wiem. Wiesz, co się dzieje na lotniskach latem? O jest. No właśnie. No. Piekło. Ja też polecę sobie, latam sobie też liniami normalnie rejsowymi, tak? Więc to nie jest problem. Natomiast wiadomo, że jak jest już... zaczyna się wrzesień, no to te lotniska są bardziej opuszczalne, ale latem to jest naprawdę ciężkie logistycznie. Na przykład do kalerii, żeby teraz z tego Wietesa zamknąć i tak dalej, to naprawdę potrzebowałbyś... Do kalerii, no, do Rzymu, przesiadka tego, ciężko. No, dziwię się, że do Rzymu samolotów nie mamy, bo żadnych loty nie latają i tak dalej, nie? No tak, ale... Jednak będę się upierał przy tym, że to jest element budowania takiego wizerunku poważnej firmy. No. Sam piłkarz też jak leci z tobą, o kurczę, i leciałem kilka razy z piłkarzami w innych okolicznościach private jetem, byli pod wrażeniem, no, że ktoś mnie docenia, że poważnie traktuje.
Wiesz co, to jest na pewno wygoda. To jest gigantyczna wygoda, tak. No to gigantyczna wygoda, więc dlatego może czasami człowiek się po to pracuje tyle lat, żeby poczuć się wygodnie. Poczuć się po prostu wygodnie, tak? No nie, że ciągle, nie wiem, napychać te kieszenie pieniędzmi i tak dalej, że okej, ja będę miał 20 tysięcy euro więcej i coś to mi jakby zmieni w życiu. Niekoniecznie, nie? Niekoniecznie, tak. No więc dlatego mówię, stawiam też na wygodę i to wszystko, nic więcej, nie? Jak trafiasz do takiego piłkarza? Czym go kusisz, żeby przyszedł do ciebie, żeby z tobą rozmawiał? To przede wszystkim jestem transparentny, nie? Jeżeli chodzi o biznes. Piłkarze wiedzą, rozmawiam z nimi, widzą też nasze dokonania, bo nie jestem sam, bo jest też wiadomo Damian Pasiński, z którym jakby działamy razem, więc widzą nasze efekty transferowe. Nieoczywiste rzeczy czasami też robimy. Dodatkowo jestem transparentny i wszyscy wiedzą, że jeżeli ktoś, nie wiem, gdzieś tam jest z boku, uczestniczy, to zawsze można się ze mną jakby dogadać. Nie jestem człowiekiem, który, nie wiem, zabiera cały tort dla siebie i nie podziela się, tak? Więc większość robimy, może być 90% rzeczy robimy bezpośrednio z klubami, więc nie mamy żadnych pośredników. To jest jakby podstawa nasza funkcja, ale jak trzeba, to zawsze jest dobro piłkarza. Nie? To nie jest że nie zrobimy czegoś, bo jest pośrednik. Nie, jak jest pośrednik, to też, bo wiadomo, sam grałem w piłkę, wiem jakie piłkarze mają myśli i chyba mam za miękkie serce do tego, żeby robić problemy chłopakom. Wiem, że nawet czasami musisz dostać po dupie, to ta dupa musi być naprawdę twarda, ale ja się nie zmienię. Nie zmienię się, u mnie zawsze transparentność. To znam twoje powiedzenie, uczciwość musi być twarda sraka. To dokładnie, no, wiesz, to cytuję. Uczciwość i transparentność dla mnie jakby nie przysłonią pieniądze. Mi tego nie przysłonią. Nawet jak dostanę, gdzieś ktoś tam mi, można powiedzieć, wykręci ręce, obejdzie mnie, to i tak nic mnie to nie zmienia. Nie zmienię podejścia do człowieka. Mario, czyli jak podpisujesz kontrakt, to nie zostawiasz go samego w tym klubie. W dalszym ciągu, no można powiedzieć, kasujesz swoje, nie wiem, prowiedzia i tak dalej, rozliczacie się, ale w dalszym ciągu jesteś z nim, jako taki opiekun, nie wiem. Normalne, taka jest rola menedżera, tak, czyli mamy jakby umowę, musimy sobie jakby pomagać, inwestować w siebie, tak, czyli dalej płyniemy razem. To jest, ja uważam, że piłkarze moi nie mogą robić tych błędów, co ja robiłem, tak, czyli nasyciłem się za szybko. Dobrze, jak jest piłkarz cały czas jakby głodny. No raczej za szybko wydałeś niż za szybko. No, też i krótko grałem, tak? Ale wiesz, bardziej się nasyciłem. Chodziło mi o to, że wiesz, jakby dostałem kontrakt w Bastii i troszeczkę siadłem, można powiedzieć, że chodzi o swoje takie emocje i ten głód taki, że chcę coś więcej, jeszcze więcej, że to jest dopiero początek czegoś fajnego, nie? Ja się jakby tym nasyciłem i to mi wystarczyło. To był błąd, nie? Słuchaj, obiektywnie nie będę cię bronił przed samym sobą. No chyba zdrowie ci przeszkodziło dalej grać. Tak, no zdrowie jest, miałem 4 lata, miałem pierwszą kontuzję wiązanych krzyżowych. Wróciłem po 3 miesiącach drugie kolano. Później ścięgna nie achillesa, tylko długie i krótkie w kostce, więc już musiałem skończyć. Tak. No, czy można powiedzieć, że od 24 roku życia do 27 to były jakby kontuzje, tylko operacje i tak dalej. No. Więc tak, no, na pewno zdrowie mi jakby przeszkodziło, ale też nie chciałem oszukiwać społeczeństwa, kibiców i tak dalej. Mogłem oczywiście znowu, wiesz, podpisać dziś kontrakt i miałem jakieś propozycje, ale grałbym na pół gwizdka, to była taka męczarnia, czyli tak bym powiedział, trochę byłbym takim kręciołkiem boiskowym, nic więcej, tak? Czyli no tak, ale wiesz... Siła w mięśni, bo nie była ta, już jednak z piłką nie miałeś tej mocy, więc okej, utrzymałbym się na powierzchni na jakimś takim poziomie, ale ja tego nie chciałem. Ale przynajmniej zdążyłeś się przygotować do nowego zawodu. Bo to trwało kilka lat, zanim tak wychodziłeś. Tak, cały czas jakby miałem to w głowie, że to jest mój plan B, jeżeli coś mi nie wyjdzie w piłce, tak? Piłka, można powiedzieć, że no brutalnie zakończyła się dla mnie w młodym wieku i musiałem uruchomić plan B. Po jakim czasie wyszedłeś na swoje? Po ilu latach? W 2006 roku, jak ci Brazylijczycy, czyli Roger Edson, wyszli. A to był pierwszy taki za pół roku zrobiłem też parę takich jakby też transferów i już w tym momencie wyszedłem na swoje i zacząłem jakby inwestować i poszukiwać polskich piłkarzy do współpracy. No tak, potem to już poszło. Dzisiaj można powiedzieć, że trzęsiesz reprezentacją narodową. Liczymy, co? Nie, żartuję. Liczymy. Kto gra z twoich piłkarzy w reprezentacji? Dwóch Szymańskich, Świderski, Wieteska. Dwóch Szymańskich, Świderski, Wieteska. No, niedawno Michalak jeszcze był, ale poszedł do... Wcześniej był Góralski,
Był Kondziu Michalak przez moment, tak. To chyba wszystko, nie? Nawet miałeś selekcjonera, Czesława Michiewicza. Tak, dokładnie. Jak tam po miesiącach odbierasz to wszystko, odejście jego, zwolnienie? Wiadomo, że nie będziemy tutaj wspierać się ideologicznie, czy Czesław miał rację, czy nie, żeby była jasność, zrobił sportowy wynik i to dobry, wyszedł z grupy. Znakomity wynik. Nie, znakomity wynik. Znakomity wynik. Jak patrzymy dzisiaj na reprezentację i tak dalej, zrobił naprawdę znakomity wynik. 36 lat, jeśli się dobrze mylę, tak? Tak. Ja się nie mylę. 36 lat czekaliśmy, tak? Na awans. Na awans. 86, tak. 6, tak, z Meksyku. To chyba trzy zespoły wychodziły. Polska, Anglia weszła, my i Włochy. Portugalia. Portugalia. Trzy zespoły wychodziły. Chyba trzy. Do właśnie. Z trzeciego, ale... To historyczny, taki bym powiedział, wynik od wielu lat. Co ja, jak chcesz znać moje zdanie, to ci powiem. No, uważam, że błąd. Śmiało. Uważam, że błąd było zwolnienie. Odwołanie Czesława? Uważam, że zwolniliście go wy, dziennikarze. Prezes tylko podpisał się pod tym zwolnieniem, to moje zdanie. Ale Czarek jest człowiekiem niezależnej myśli. Daj mi tak, śmiało. Uważam, wiesz dlaczego? No. Bo nie dość, że zrobił świetne wyniki, zaczynając od barażu. Wygrał ten baraż. Młodzieżówce jest dobrze. Mówimy o już takiej pierwszej. Poważniejszej, czyli najpoważniejszej. Dodatkowo utrzymał nas w Lidze Narodów, gdzie wcześniej też spadliśmy, tak chyba, z tej Ligi Narodów. Utrzymał nas chyba z 7 punktami, czyli nie wiem, czy utrzymaliśmy się z 7 punktami. Nie pamiętam punktów, ale... Bardzo często krytykowany był za styl, ale zobacz, z kim on grał. No, graliśmy ze Szwecją, zagraliśmy dobry mecz, szczególnie nawet w drugiej połówce. Później mieliśmy w Lidze Narodów Holandię, Belgię i Walię. Czyli zespoły takie trochę poza zasięgiem dla nas, Holandia, Belgia i Walia. Zrobił z nimi 6 punktów. Zremisował z Holandii, z Holandią w Holandii. Fajne. Więc czyli można powiedzieć spełnienie. Kolejne. Pojechał na Mistrzostwa Świata. Chcieliśmy, żeby wreszcie wyjść z grupy i tak dalej. Zremisował mecz z Meksykiem i kto go krytykował? Dziennikarze. Ludzie tam pobiedy. To dziennikarze nakręcili brak stylu. A gdyby Lewandowski strzelił bramkę z karnego? To by powiedział, cudotwórca, strateg. Wy też trochę dorabiacie, wiesz... Ideologię, tak, do różnych historii i tak dalej. Więc jakby to też kamyczek do waszego ogródka, że... ja wiem, że jakie dzisiaj są media. No, nie, dzisiaj to są media, no, można powiedzieć, takie, że nastawione na te serduszka, clickbait. Nie do powstrzymania, co? Nie do powstrzymania. Podejrzewam, że nawet zaraz po tym naszym programie, kiedy będzie emitowane, to coś tam się znajdzie i wrzucą na bęben i tak dalej. Ja się tym nie będę przejmował. Ale ja powiem szczerze, i do czego zmierzam? Po Mistrzostwach Świata, gdzie trener poznał, jak piłkarze działają w stresie, na kogo można liczyć, kto jest, to jak się zachowuje w danej sytuacji. Wyszedł z tej grupy. Z Francją przegraliśmy, gdzie różnie to mogło być, gdyby Zielek strzelił bramkę przy 0-0, tak? Ale ja wiem, jak piłkarz myśli i tak dalej. Ich też to puściło, tak? Oni też czuli ten, można powiedzieć, ten ciężar, że wreszcie muszą wyjść z grupy, żeby nie wracać z tymi spuszczonymi głowami, jak było zawsze, za każdym razem z Mistrzostw Świata. Tak. Więc wyszli z tej grupy i wtedy ich puściło. Zagrali tak zagrali o wiele lepiej i odważniej. Więc ja piłkarzy rozumiem, że byli pod ogromnym ciśnieniem i stresem, żeby jednak wyjść, osiągnęli to. Przegrali z Francją, ale to wiadomo, przegrali z wicemistrzem. Przegraliśmy z wicemistrzem i z mistrzem. Tak. Oczywiście trzepialiście się do stylu, natomiast my graliśmy z samymi topami, jeżeli chodzi o reprezentację. My nie zagraliśmy tak, jak dzisiaj mamy Mołdawię, Albanię i tak dalej, więc on grał... To skoro było tak dobrze, dlaczego tak się skończyło? Bo wy to skończyliście. Dziennikarze wymyślili? Mario. Ale poczekaj, czy od samego powołania go na stołek strażnicy nie zaczęła się burza? No zaczęła się. Tylko jakby nie broniąc, bo nie jestem adwokatem Czesia, nie znam opieru. Ale gdyby coś było na Czesia, to uważasz, że zatrudniał go Zbyszek Boniek na selekcjonera U21, byłeś wtedy? Byłem, siedziałem obok niego. Cokolwiek było na niego, minimalnego i tak dalej, to by to nie wyszło? Dawno by to wyszło. Ale wiesz, no, ale z drugiej strony prezes Kulesza powinien od razu to. Ale z tego, co wiem, tak dalej, to wiesz, dokładnie ukrócić. Ale to nie da się ukrócić dzisiaj mediów. Dzisiaj media to jest ogromna władza, to jest ciśnienie. Wy naprawdę kształtujecie opinie, można wchodzicie do głowy ludzi, kształtujecie różne opinie. Wielu ludzi. Piłkarze nawet, ludzie, można powiedzieć, nie stara się myśleć, mieć swoje zdanie, tylko idzie z wami, bo pewnie macie rację. Więc ja uważam, że
poznał ekipę w trakcie, nie wiem, tych kilku, tam nie wiem, 10 miesięcy, tak, pracy. Nie pamiętam, 10 czy ile, nieważne. Natomiast pracował z nimi w Lidze Narodów, wszedł z nimi po barażach do Mistrzostw Świata i wyszedł z grupy na Mistrzostwa Świata. Jakby poznał już tą drużynę, czyli coś już zbudował. Już była jakby podstawa do dalszej pracy, do kosmetycznych zmian i tak dalej. I my to zawsze pościliśmy. Ja uważam, że zadzwoniłeś do prezesa i mówię, Czarek, co ty robisz? Nie dzwoniłem do prezesa, bo jakby... Ale jesteście kolegami, to teoretycznie. Tak, ale ja swoje zdanie zawsze mówiłem. Ja uważam, że jak przed zatrudnieniem rozmawialiśmy i tak dalej, to ja powiedziałem, że to jest idealny trener na ten moment i tak dalej. I uważam, że w pewnym momencie troszeczkę zaszło to za daleko. Pamiętaj, że on zremisował z Meksykiem, a wy zaczęliście już cały czas jakby dołować ten wynik. Cały czas dołować. Zaczęło się jakieś dziwne historie. Ja mam wrażenie, że, ta okładka pod tytułem Reprezentacja Polski, to fajnie wygląda jako okładka. Wszyscy kibicujemy reprezentacji Polski, ale często nie kibicujemy ludziom, którzy są w tej reprezentacji. Są jakieś, dzisiaj dziennikarstwo jest zależne od sympatii i antypatii do danych ludzi. Jest to jakby troszeczkę nakręcone. Te czasy są trochę no, takie zwariowane. Trzeba mieć naprawdę grubą skórę, żeby trwać w tym, ale nie każdy, wy z tego jakby żyjecie, to jest wasz chleb powszedni, wy jakby tak zwane bla, 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 uprawiacie, nie wiem, 8-10 godzin dziennie i z tego żyjecie, a inni, nie wiem, ale w tym czasie Mariusz, co innego robią. Mariusz, my też bla, bla uprawiamy, ale wracając do trenera Michowicza, do Czesława czy do Czesia, on się chyba źle bronił, tak mi się wydaje. Może był też trochę, wiesz, osamotniony w tym wszystkim. Trochę był osamotniony, dlatego nagonka, też... Ale pamiętaj, ile można wytrzymać? No tak. Pamiętaj, że były pierwsze tytuły, podzielił Polskę, cały czas jazda, dziennikarze, którzy, można powiedzieć, dostali jakiegoś szaleja na punkcie jego. Pomyśl sobie, jaką został zaszczuty. A nie miał żadnej można powiedzieć, żadnego zarzutu. Wsparcia? Nie miał żadnego zarzutu. Nie był nawet świadkiem żadnej sprawy i tak dalej. I te wsparcie, więc to nawet nie wiem, czy ktoś by mu pomógł. I on już był, można powiedzieć, podpalany od powołania go na selekcjonera tak naprawdę. I ja uważam, że zrobiliście błąd. No po prostu ogólnie mówię jako dziennikarze, nie mówię pewnie wszyscy, ale zrobiliście błąd, bo jest fantastycznym gościem, jest naprawdę bardzo dobrym trenerem i spaliliśmy go. Nie? Znaczy wy, o tak, nie wiem, ja go wspierałem. Znam go wiele lat. No właśnie. No. Ja uważam, powiem ci, co ja uważam. Czesław w tej całej sytuacji, w ataku, a to jesteś, jeśli jesteś podostrzał mediów, to nie ma przebacz. Powinien się inaczej bronić. On tymczasem brnął w pewne rzeczy, nie potrafił wyjść z tej sytuacji, z tych idiotycznych premii. Trochę go związek samego zostawił. Premię, ale wiesz, no według mnie zostawił. Dobra, ale powiedz mi jedno teraz, wracając do premii. Może będę, ja zawsze szedłem pod prąd, nie? Taki, no, śmiało. Trochę taki żubry ostocki, nie? Pod prąd. Dlaczego oni, czy piłkarze zaczęli tak się bronić przed tymi premierami? Dlaczego nie mieli, jeżeli premier obiecał im premię za wyjście z grupy, gdzie tej grupy wyjścia nie było. To była hipotetyczna premia. To dlaczego oni mają się na przykład, nie wiem, zrzekać z jakiejś nagrody? Przecież wiele instytucji, wiele firm, kluby dostają dofinansowanie, tak, z rządu. Jeżeli dostają za sukces jakiś tam, pewnie, teraz po tym zacznie się pewnie burza po tych słowach. Dlaczego ja mam rozwiązać? Płacę tak samo podatki w tym kraju, płacę. Nie korzystam. Słuchaj, powiedzieć z dobrodziejstw, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, czyli uleczę się prywatnie, płacę podatki, ci chłopcy zasłużyli sportowo, tak, dali jakieś tam emocje tym chłopakom, może trochę dziennikarze obrzydzili te emocje, bo ciągle mówili o stylu i tak dalej, ale wyszli z tej grupy, przegrali, tak jak powiedziałem, z mistrzem i z wicemistrzem i dlaczego nagle wszyscy zaczęli się wstydzić jakby tej premii. Przecież wiele firm jest dofinansowanych jakby z budżetu państwa, wiele instytucji i tak dalej, więc ja tego jakby nie rozumiem. To jest kwestia formy. Powiedz mi dlaczego. Oni mają się rzecz. Tam nie każdy piłkarz jest multimilionerem, tak? Są inni piłkarze, którzy też brali udział w tym, ale są na początku poważnej kariery. No, to masz rację, że nie wiem, będący już chyba kariery Kamil Grosicki na pewno nie chciał tego odmówić. Pamiętaj jedną rzecz jeszcze, co chciałem powiedzieć. No. Piłkarze, bo wszyscy jakby to taką mają jakby niechęć do piłkarzy, bo oni za dużo zarabiają. Oni zarabiają te 10 lat. Natomiast pamiętaj jedną rzecz, że z tych pieniędzy żyją rodziny. Często rodziny, dalsze, mamy. Większość piłkarzy pochodzi ogólnie z takich
no bym powiedział, nie jakichś bardzo dobrze sytuowanych, tak, rodzin. Więc też pomagają. Mamie, tacie, bratu, siostrze. Dokładnie. Więc oni mają te 10 lat i często te ludzie wokół nich też jakby żyją z tych pieniędzy. Dlaczego mają nie pomóc, tak? Bo dostają premię za, nie wiem, za awans i dlaczego mieliby nie pomóc, nie wiem, na przykład mamie zbudować dom, czy siostrze, bo jest w słabszej sytuacji, też pomóc. Dobra, no, mówię, jest wielu ludzi, którzy żyją. Jest okay. Ja rozumiem twoje argumenty, ale chodzi o to, że premier bezpośrednio do piłkarzy się zwrócił. Takie rzeczy się przez federację zawsze załatwiało. Zawsze powinno być unormowane, a tu poszło na jakieś taką dziwną licytację. Do dziś słyszę, premier mówi 30, a któryś od stołu mówi 30, a jeszcze ze śmiechem kolejny 40. No więc wyszło na niepoważną sytuację w momencie, kiedy grali jeszcze mundial, już zaczęli się dzielić skórę na niedźwiedziu. O to mi chodzi. Natomiast ja mam pretensję do Michniewicza za brak stylu, czy za styl, jaki był. Zrobił sportowy wynik. Natomiast później bronił się w sposób trochę naiwny, trochę nieudolny. I według mnie też na końcu został zostawiony sam sobie. Prezes, wiesz, no Czarek jest jaki jest. No powiedział, że no, on to nie wiedział, nie było go, nie wiem o co chodzi. I nie wiem, czy chciał go w ten sposób ugotować. No nie pójdę tak daleko, ale nie podobało mi się to. Wiesz, no, nie każdy bardzo dobry trener, wiesz, musi być jakby dobrym strategiem, jeżeli chodzi o współpracę z mediami. Czesław to miał, wydawało mi się. Wydawało mi się, nie, Czesław, ogólnie zawsze wydawało mi się też, że media go kochają, bo dużo mówi. Dużo mówi. Ma wielu kolegów. Tak. Ale to jakoś coś może nie zagrało, nie zagrało, tak? Coś nie zagrało, ale miałem jakieś, ja widziałem na to ogólnie złe nastawienie, mam wrażenie, mediów jakoś do niego personalnie. Wiesz, to chodzi o te 711. Ale jak jest 711? Nie, okej. Ja wiem. Czasami mówię, nie będę mówił tego na antenie, bo będą mnie cytować. Wiesz, ilu skazańców powychodziło za zbrodnie, a my go dalej przez 20, ile to było, 20 parę lat temu, tak. Dalej go osądzamy, bo nawet nie mamy jak go sądzić, bo nie ma żadnych zarzutów, ani nic na niego, a my dalej go osądzamy, jak już wielu, nie wiem, zwyrodniaców pochodziło z więzień, nie? A my dalej go osądzamy. No. To trzeba mieć... Ja go będę bronił, bo ja go znam. Z jakiejś proporcji. Weź zwyrodnialce, weź człowieka, no, który no, tam... No, ale my dalej go osądzamy, no ale nic nie ma. No przecież jakby, Janusz, jakby coś było na niego, to... Wielu dziennikarzy, którzy dobrze współpracują z prokuratorem, wyciągnęliby coś, ale nic nie ma. No widzisz, ja nie wiem, ja tych czasów w ogóle nie pamiętam, bo ja już przestałem może być grać w piłkę. Albo byłeś w Brazylii. Albo byłem w Brazylii. Natomiast no nic na tego człowieka nie ma. No ja mówię, gdyby coś było, to wielu dziennikarzy i partie się zmieniały i tak dalej, polityczne, coś by wyciągnęli. No. Znalazłeś ty mu robotę w Arabii Saudyjskiej? Nie. To inni ludzie. To tak. Był jego wybór też, żeby uciec od tego polskiego piekiełka. Myślę, że dobrze zrobił, tak. Wydaje się, że wiesz co, nawet jak powiem ci, że u nas jest jakby taka niezdrowa do końca atmosfera. Cały czas coś musi się dziać. Cały czas musimy kogoś podpalać. Cały czas. Więc ja nie dziwię się, że często piłkarze nawet za takie same pieniądze, przykładowo piłkarz zarabia 30 tysięcy euro w danym klubie polskim i 30 tysięcy euro za granicą, będzie się zrywał szybko za granicę, żeby odpocząć psychicznie. Ja widzę, jak piłkarze funkcjonują, którzy są jakby za granicą. Być może dlatego, nie wiem, wiadomo, są też w innym środowisku, ale tak dobrze sprawują się w klubach. No. Jak mu tam jest w tej Arabii? Masz kontakt z nim? Tak, rozmawiałem parę dni temu z nim. Fajnie zadowolony. No, zadowolony też ma jakby swój cel, swoje życie. Klub, na którym się skupia i jest z dala od tego, no, co tutaj ale się dzieje. Ostatnio widziałem na mediach społecznościowych, w czasie meczu Polska-Albania w Tiranie pokazał, że ogląda finał. Oglądał faktycznie, bo dzwoniłem do niego. A czy na dwóch monitorach? Nie, oglądał faktycznie, bo dzwoniłem do niego, tak, oglądał. Obraził się trochę na reprezentację, na polską piłkę na pewno. Musisz jego zapytać, nie? Mi się wydaje, że nie na reprezentację. A mnie się obraził, to wiem. Wydaje mi się, że moje zdanie, że ogólnie dziennikarze przesadzili. Zaszczuli go, pomyśleć, wiesz, jak się czuje rodzina jego, wiesz, tak dalej. No wiem. On zaszczuli go. Rzeczy. To było, gdzie byś nie otworzył, to Michniewicz to. O, nie, to jest taka posada, Mariusz. Ja wiem, ja to jakby rozumiem, ale też troszeczkę trzeba pomyśleć z tyłu głowy, że każdy ma jakieś rodziny, jakieś tam, nie każdy musi być taki, wiesz, gruboskórny, że czasami może zastanowić się, czy warto to. Ja wiem, że z tego żyjecie. No, z tego żyjecie. Nie, w tym rzecz do końca. Słuchaj, chciał bronić drużynę w sprawie tych premii i wyszło mu jak wyszło i stąd cały czas podpalał. Ale to jest naprawdę problem?
Proszę? To jest problem. Ja nie wiem, czy zrobiliście problem. Tak, taki bym powiedział, jak moje dzieci ciągle mówię, zrobiliście, bo do mojego dziennika, zrobiliście jakiś taki gigantyczny problem. Tyle rzeczy się dzieje, wiesz, nawet nie wiem, wokół, a wy zrobiliście z czegoś to w ogóle gigantyczny problem. Ja uważam, że była propozycja przykładowo od premiera. I dlaczego ja dzisiaj jako, nie wiem, członek tej drużyny miałem powiedzieć nie zrezygnujemy. Dlaczego mam się wypowiadać za wszystkich? Przecież tam są piłkarze, którzy, nie wiem, może nie zrobią jakiejś wielkiej kariery i te pieniądze za ten sukces sportowy przydałyby się im jakby w życiu. No, przydałyby się w życiu. Dobra, niech też będzie. Jakby w jakiś sposób... Jeszcze raz zmierzam do stylu i sposobu. Przyjeżdża premier, druga osoba w państwie i deklaruje premię prosto do ludzi. Nie, to będą być do piłkarzy. Nie uznaję takiej demokracji bezpośredniej. Związek, federacja, prezes, sekretarz. Wszystko to powinno być jakimś unormowane. A potem Lewandowski mówi, że to niemoralna propozycja. Dlaczego niemoralna? No nie wiem. Dlaczego niemoralne? Za sukces sportowy? Ja cytuję. Ale przecież wiele innych. Oczywiście. Pamiętajmy, że piłka nożna jest najpopularniejszym sportem na świecie. Tak jest. Najpopularniejszy. Generuje gigantyczne pieniądze. I dlaczego to jest niemoralne? Jeżeli premier twojego rządu chce cię nagrodzić za to, że wyjdziesz z grupy. On nie wie, czy ty wyjdziesz z grupy. Nie wie, że wyjdzie. To jest jakby taki bonus, bym powiedział, duży. Tak? Pamiętajmy jedną rzecz, że okej, to są bardzo duże pieniądze. Tak ogólnie to brzmi, tak? Natomiast w tej ekipie było chyba z 35 ludzi w sztabie, plus piłkarze i tak dalej, to było na 70-80 osób to się wszystko rozchodziło. Pieniądze lubią ciszę. No wiadomo. Jak mawiał kiedyś mój stary. Ale to wiesz, no to jak jest duża grupa zainteresowana jakimś tematem, zawsze ktoś się, krótko mówiąc, kolokwialnie wysprzęgli. No dobra. No. Pożegnali tak Czesława. Jak przyjąłeś nominację Santosza? Ja mówię, że ja się cieszę dwa razy. Jak kupuję i sprzedaję samochód. Jak przyszedł, to było bardzo fajnie. Jak odchodzi, to się cieszę. Spodziewałem się, inaczej, w pewnym skrócie nie chciałbym komentować, ale spodziewałem się kogoś, nie chodzi teraz o to, że wyniki gra. Spodziewałem się kogoś innego. W sensie nazwiska konkretu? Nowoczesnego. Aha. Nowoczesnego. No bo ciągle mówiliśmy przecież, że chcemy zmienić styl. Chcemy zmienić styl i tak dalej. Oczywiście nie ma co porównać z Azji Polski jakości do Portugalii. Natomiast chcieliśmy jakby zmienić styl. Jak to obserwował też reprezentację Portugalii, to pamiętajmy też, że mimo tego, że zdobyła Mistrzostwo Europy, to wyszła z trzeciego miejsca. Ale miał fantastycznych piłkarzy. No dokładnie, a też był problem, tak? Czyli wyszła z trzeciego miejsca, gdzie właśnie w tym roku jakby UEFA otworzyła tą bramkę dla tych reprezentacji na wyjście z trzeciego miejsca. Więc okej, fajnie, wygrali, zrobili fajny wynik, ale czy byli jakimś tam dominatorem w tych mistrzostwach? Nie. Bez przesady. No dokładnie. Więc no ja tak, myślałem ogólnie, że będzie ktoś inny, jakieś inne nazwisko, bardziej może jakiś taki nowocześniejszy. Nowocześniejszy w prowadzeniu drużyny. Może tak, no. Natomiast ja zawsze byłem za Polakiem. Zawsze byłem za Polakiem. Jednak? Tak. To jest kwestia kontaktu, czy... Tak, kontaktu, języka, świadomości, wiesz... Społecznej. Kim jesteśmy, w jakim kraju żyjemy, gdzie jesteśmy, dokładnie. Mi się wydaje, że takich trenerów mamy i można ich zbudować. Znaczy, wiesz, ja na przykład prezesa Kuleszy nie krytykuję za powołanie go, bo chciał dobre nazwisko, fachowca. Trochę chciał uspokoić nastroje społeczne, opinie, rzucić dziennikarzom. No i widzisz, jak rzucasz, tak to jest. No może nie miał czasu, żeby przemyśleć. Jakby podchodziłem do tego, tak można powiedzieć, neutralnie. Tak? Spodziewałem się go innego neutralnie, tak jakby nie już, wiesz co, Janusza tak chyba już nie przeżywam, jeżeli chodzi o piłkę. A to reprezentacja. Się, no tak, ale masz przecież tak bardzo pięciu ludzi. Tak, tylko że mówię, ja już, mam 48 lat, tych meczów się naoglądałem, trochę tych meczów zagrałem, oglądam tych dużo meczów, szczególnie oglądam mecze, gdzie występują piłkarze, których reprezentujemy. Zresztą meczów tak średnio mnie interesuje. Mhm. Bardziej, jeżeli jakiś zawodnik wpada mi w oko, to dalej go próbuję obserwować, ale nie jestem takim człowiekiem, że jak się zbliżają Grand Derby, to przeżywam. Nie, jak Grand Derby jest mecz, to ja przeważnie oglądam Netflixa. Nie, w ogóle nie. Netflixa? Tak, Netflix, film i tak dalej. Nie jestem już taki, wiesz, no wiesz, to jest normalne, chyba że człowiek się tak trochę wypala, że chodzi o te mecze, nie stresuje się. Tomek Frankowski też nie oglądał meczów. Dokładnie, więc to mi się wydaje. Ile można? Pochodzę tylko jako zawodowiec do tego tematu piłki nożnej, bo muszę oglądać piłkarzy, których reprezentuję. Staram się oglądać
drużyny, które potencjalnie zainteresują się naszym piłkarzem, czyli przed transferem, troszeczkę przestudiować to i to wszystko. Nie? Słuchaj, to wszystko. Diabli cię biorą, jak widzisz na przykład całkiem przyzwoicie, dobrze grającego Szymańskiego, twój piłkarz Sebastian. I trener go ściąga, nie wiadomo. Wszyscy pytają w koło. I dziennikarze, i kibice, i ty też pewnie. Dlaczego? Why? 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 For money. Ale już nie ma Leo, nie? Nie, nie, nie. Nie, ale... Byłem też, tak powiem, trochę też zaskoczony, nie? Bo można powiedzieć, że dwie piłki meczowe, jakie mieliśmy, to po jego podaniach, czyli tak. Może z 10 metrów wolne. Zabrakło. Kiwiorowi, żeby przyjął tą bramkę, bo taki był minimalny spalony, ale ta wrzutka była naprawdę bardzo dobra. No i te zagranie do Kamińskiego to było chyba takie stadiony świata, tak? Co Kamiński mógł jakby tą sytuację lepiej wykończyć i może byśmy strzeli na 1-1 i ten mecz by się jakby inaczej... Jest naprawdę w dobrej formie, chyba. Tak. No właśnie mówię, trochę szkoda, bo widziałem, jak wchodził drugi mecz, że był taki aktywny. Szkoda. Nie chcę jakby za dużo mówić, wiadomo, o innych piłkarzach reprezentacji, bo byłoby to nieetyczne z mojej strony. No tak. Więc to nie będę, ale na pewno szkoda, bo jest w dobrej formie. Fenerbahce miał wejście, można powiedzieć, brutalnie dobre do nowej drużyny. Rozkochał kibiców w sobie. Jest w świetnym miejscu do rozwoju. I trener tak chciał, tak zmienił. Więc, to jest chłopak, który słucha? Menedżera? Nie wiem. Tak, fajnie. Jesteś jego mentorem trochę też, czy tak? Nie wiem, czy mentorem, wiesz, no, rozmawiamy tak ogólnie. No, ma też trenera wokół siebie, ma innych zawodników, kolegów. Rozmawiamy na wiele tematów, nie tylko na piłkę, ale też dużo o piłce, o zachowaniach w tym środku pola, bo też grałem w środku pola. Okej. A drugi Szymański? Damian? Nawet przedłużył umowę w marcu za jakieś jeszcze lata. Jest kapitanem. W Ajaxu bardzo, bardzo zabiegali o to, żeby podpisał ten kontrakt, żeby przedłużył. Było krok od Ligi Mistrzów. W tym roku się mi nie udało. Będą pewnie próbować za rok. Powiedz mi o Mariuszu Wietesce, bo trochę gadaliśmy przed nagraniem. Idzie do Cagliari. Ciężki temat. Tam Sebastian Walukiewicz, zdolny chłopak, ale jakoś tam nie wypłynął specjalnie w tym klubie. On jest zadowolony na razie? Zawsze chciał do słońca. Ma słońce. Mi się wydaje, że Wietes jest inaczej niż Walukiewicz. W innej sytuacji, Walukiewicz był młodym piłkarzem, takim trochę na dorobku. Tak, niedoświadczonym. Mateusz przeszedł przez największy klub w Polsce, czyli Legię Warszawa. Zdobywał mistrzostwa. Poszedł do Francji, też do bardzo wymagającej ligi. Zrobili fajny wynik, skończyli na 8 miejscu Clermont, gdzie było przed sezonem skazywane na porażkę, na spadek, bo 4 zespoły rok temu spadały z ligi, więc na pewno brali to pod uwagę. Natomiast osiągnęli bardzo historyczny wynik, tak? Przeszedł teraz, robi kolejny krok gdzieś do tej ligi takiej wymarzonej przez niego Włochy. Jest Cagliari z Beniaminkiem, ale to nie jest... Pierwszy mecz naprawdę miał bardzo fajny. I grał dobrze w defensywie, miał asystę. Oglądałem ten mecz, naprawdę obiecujący ten jego pierwszy występ. Szkoda tym meczu w reprezentacji, bo oczywiście troszeczkę spadło na niego krytyki za ten drugi gol, ale ja dawno tak nie widziałem w reprezentacji tak gościa z takim wyprowadzeniem. On naprawdę tak... To umie. Dokładnie. Te piłki, on tak samo grał we Francji. Myślę, że już następnym razem takiego błędu nie popełni, bo naprawdę gdyby nie ten błąd, to grałby bardzo dobry mecz, naprawdę bardzo dobry. Te jego wyprowadzenia piłki, te podania po linii przez dwie linie uruchomiały na nasze ataki. Tak? Mierzi mnie wyprowadzanie przez stoperów, często granie do siebie, tak. I tak dalej, zwalnianie. Później zespół się już ustawi i jesteś zmuszony do grania długą piłką. On tej piłki jakby nie trzymał, tylko starał się szybko uruchamiać po ziemi. Takie piłki prostopadłe przez dwie linie uruchamiać, czy to Roberta, czy pomocników ofensywnych. Więc to naprawdę było fajne. Jesteś w stanie podpisać gorszy kontrakt tylko po to, żeby piłkarz trafił do klubu, gdzie się bardziej rozwinie, gdzie znajdzie lepsze miejsce? Bo wiesz, nie wiem, przykładowa Arabia Saudyjska, o której tyle mówimy, nie? I mówicie, chłopie, nie, za młody jesteś. Pograj sobie w Hiszpanii, nie wiem, we Włoszech czy we Francji. Kierujesz się tym... Czy to razem rozmowy z piłkarzem? Bo to tak, jak dostaniesz, nie wiem, dzisiaj przykładowo dostajesz ofertę z... Mateusz Wydeska, dostałby ofertę z Cagliari, dobra, spełnienie marzeń, no, ale nagle po drugiej stronie jest 10-krotnie wyższa oferta finansowa, no to... Nie masz... Nie, to nie chodzi o to, ja nie decyduję, piłkarz decyduje. Ja mogę mu podpowiedzieć, słuchaj,
dostajesz 10 milionów euro, tu dostajesz 1 000 000 euro, tak? Podpiszesz kontrakt na 3 lata, jesteś zabezpieczony, można powiedzieć, i twoje dzieci, wnuki i prawnuki, tak? Więc musisz wybrać, tak? Też musisz wybrać, co byś zrobił. On mi mówi, co byś zrobił, to ja mu powiem, co ja bym zrobił, tak? Co ja bym zrobił, no. On nie musi cię słuchać, ale... Więc dokładnie, nie? Zawsze mogę powiedzieć swoje zdanie i zobaczyć, to też wszystko zależne jest, w którym momencie jest piłkarz, tak? W danym momencie, gdzie się znajduje, jakie też ma... kumam piłkę, znam się na piłce i potrafię rozebrać dobrze piłkarza, tak? Na czynniki pierwsze i od razu będę wiedział, gdzie jest jego maksymalny pułap, gdzie jest jego sufit, więc powiem mu, dobra, lecimy jeszcze tutaj i pograj sobie jeszcze 2-3 lata fajnie w Europie, postaraj się wygrać ligę, żeby zagrać Lidze Mistrzów i wówczas postaramy się, jeżeli dalej będzie to trwało, to może wtedy, nie? Ale jeżeli piłkarz na przykład nie ma potencjału na wielkie granie w Europie, no to mówię, idź, zarabiaj. Chcesz powiedzieć Konrad Michalak, może? Słucham? Konrad Michalak, taki przykład? No wiesz, taki kontrakt, jaki dostał, to w Europie jest niemożliwy do zrealizowania. Piłkarz jego klasy, oczywiście umiejętności. Wiesz co, on jakby, wielu w niego nie wierzyło, ja wierzyłem, bo zabrałem go z Legii za darmo, wymieniliśmy go na Stolarskiego do Legii, poszedł do Lechii, został sprzedany bardzo szybko do Achmatu, później został wypożyczony do Ankaragużu. Piłkarz przede wszystkim zawsze musi mieć coś, jakąś jedną broń. Jak ma więcej tej broni, to jest kompletny piłkarz. Ale ta szybkość naprawdę powoduje to, że rzuca się w oczy. Jest bardzo efektowny. Efektywność to wiadomo, są asysty, bramki i tak dalej. Tak. W tym sezonie mu ostatnio brakowało, bo miał trochę jakby kontuzji. 2 lata temu miał już ich więcej, chyba miał, się nie mylę, tam 6-7 asyst. No to już nie, to już jest dobrze, tak? Na pomocnika. Tych bramek może byłoby więcej. Natomiast taki kontrakt, jaki oferują kluby arabskie w Europie, jest nie do zrobienia. No. Ty nie zdążyłeś z nim chyba tego transferu zrobić? Nie. Pomagałem mu prawnie i tak dalej, bo nam się skończyła umowa. Nie miałeś kontaktu z klubem tym arabskim? Nie. Kto inny robił? A tak. Z tego co wiesz, jak się z nimi rozmawiasz? Rzeczywiście to jest tak, przychodzisz jak do supermarketu i... Nie wiem, nie robiłem jeszcze z klubami arabskimi. To można powiedzieć, że rok temu przeszedł Ronaldo, można powiedzieć tak, otworzył jakby te drzwi szerzej. Teraz wielu piłkarzy skorzystało jakby z tej okazji, żeby zarobić, bo tam granie w piłkę jest jedno, ale też chodzi, tu wiadomo, że idą tam dla finansów, więc podejrzewam, że wcześniej czy później też tam zajrzę. Że jakieś tam ruchy robię, bo żeby jednak mieć tam otwarte też szerzej drzwi. Na skutek sytuacji politycznej, wojny, rynek wschodni zamknięty. Tak. Miałeś jakiś wstrząs, bo wiem, że tam też miałeś dużo interesów. Nie mam wstrząsu w ogóle. To tak właśnie, bo dziennikarze się bardzo często przyzwyczaili, żeby i później jakby wykreowali tą opinię publiczną, że Piekarski, Rosja. Ja zrobiłem ostatni transfer do Rosji 5 lat temu. Wojna 2 lata trwa, tak? Ale 5 lat temu. 5 lat temu. No to właśnie mówię, 5 lat temu. 3 lata później od czasu Sepka Szymańskiego, Damiana Szymańskiego i Konrada Michalaka nie robiłem tam żadnego transferu, więc była przerwa taka jakby. Ale obiektywnie trochę skończył się pewien rynek. Skończył się, tak. No był to dobry taki, można powiedzieć... Fajne były to jakby, można powiedzieć, taki przeskok z Ligi Polskiej do Rosyjskiej, bo to gdzieś to budowała piłkarza. Była tam bardzo duża intensywność, dużo dobrych piłkarzy i ten piłkarz mógł zrobić progres, tak jak to było w przypadku Sepka, nie? Skończyło się to i jakby rozumiem tą sytuację i dla mnie to jakby nie ma żadnego wielkiego problemu. No, po prostu zmieniasz na inne kraje, tak? Więcej robimy też na zachód piłkarzy i jakby no... Nic wielkiego w moim życiu się to nie zmieniło, jeżeli chodzi o biznes. No tak, wiadomo, że nie, bo przykłady tego lata, nie? No dokładnie, ale to powiedziałem ci, no przed wybuchem wojny, 3 lata wcześniej zrobiłem tylko jakby te 3 transfery i później zabierałem Konrada Michalaka do Turcji, Damiana Szymańskiego do AEK-u Ateny, gdzie został też wykupiony. Konia Sport wykupiła Kondzie Michalaka, no i został wtedy Sebastian Szymański, tak? No wiadomo. I też jakby nie uległem może tej presji, tej otoczce, tego można powiedzieć szlamu się wylało na mnie bardzo dużo, tak? Że go już nie zabieram i tak dalej, bo byłem odpowiedzialny też za jego jakby rozwój kariery i chciałem to zrobić już na spokoju, jakby tak powiedziałem, że zakomunikowałem, że odejdziemy jakby w czerwcu i tak też zrobiliśmy, tak? I chyba zrobiliśmy dobrze, bo jego kariera, można powiedzieć, został mistrzem Holandii. Pograł też w Lidze Europy, do ćwierćfinału doszedł z Feyenoordem. Teraz jest w Fenerbahce, więc no,
taka rola czasami trzeba przyjąć na siebie. Potrafisz dogadać się z innymi agentami, jeśli trzeba sprzedać, bo czasami jest tak, nie, że... No tak, my jakby teraz wszystkie transfery robimy bezpośrednio, tylko Mateusz Wieteska uczestniczyli jakby pośrednicy. Okay. No tak mówię, też potrafi się dogadać. No. Tak, no ale wszystkie transfery tak to robiliśmy bezpośrednio, czyli Kowalczyk do Houston, Karbownik do Herty, Sebastian do Fenerbahce, no Wietes właśnie był przy użyciu. No dobro, jedenastkę mógłbyś ustawić tych twoich ludzi. No trochę domek. To by się wydaje, że ci agenci jakby topowi w Polsce, każdy ma jakby dobrych piłkarzy, tak, że mógłby jedenastkę wystawić. No. Penetrujesz kadry młodzieżowe, reprezentacje, patrzysz, wiesz, masz tam kogoś, czy... Patrzymy trochę, ale tych piłkarzy za dużo tam nie mamy. No też jest, pamiętajmy, że konkurencja trzeba też bajerować tych piłkarzy. Ja nie bajeruję może, dlatego może aż nie, tam, nie. Ja może za szczery jestem. Ja myślę, że w temacie bajeru to masz dużo do powiedzenia. Nie, wiesz co, ja nie muszę bajerować. Ja naprawdę potrafię mówić, potrafię rozmawiać z piłkarzami, czy to często ale z jak to jest? Natomiast ja mówię szczerze, naprawdę szczerze, transparentnie o rzeczach, bo ja już nie muszę chce mi się, ale nie muszę jakby zabiegać o każdego piłkarza. Jeżeli ktoś nie chce i widzi inną drogę współpracy z kimś innym, to ja po prostu odpuszczam, no, podajemy sobie rękę, rozumiem i tak dalej i lecimy dalej. Za chwilę ktoś się urodzi nowy. Ale tak powiedz mi, czy mamy w ogóle zdolnych piłkarzy, tak w twoim rozumieniu? Mamy zdolnych piłkarzy. Zmieniałbym tylko na miejscu trenerów ludzi, dyrektorów, prezesów, ich mental. Oho. Byli trochę tacy bardziej serbscy. Serbscy? Tacy, wiesz, charakterem takie. A, nie? Tutaj. Oni tam raz, że idą tam, wiesz, za sobą trochę w ogień, to przede wszystkim są tacy bardziej trochę bezczelni, wchodzą do szatni, to tak jak do siebie, jak do swojej serbskiej wioski, tak się śmieję, nie? Tam rządzą od razu, nie? Więc troszeczkę... A i na boisku tacy są, troszeczkę, nie? Tak, właśnie to trochę za dużo mówimy o tej pokorze, o tej skromności i tak dalej. To okej, to nie trzeba być wiesz, jak grać jakieś gwiazdy, ale mieć ten silny charakter, pewność siebie, bo z takim charakterem łatwiej jest ci w szatni, na boisku i poza boiskiem. Pewno byś zginął w tej szatni w Brazylii, jakbyś wszedł i powiedział przepraszam, że żyję, co? To tak, ja bym pewnie tak siadł tak dalej, jak taki no, niunie gdzieś tam, gdzie... Usiadłeś, za chwilę zacząłeś lambadę. Nie, wiesz, to piliście piwko lady. Ludzi, wiesz, to tam pożartowaliśmy i tak dalej. Jak tam parę słów po angielsku znałem, to pożartowałem z nimi. Zobaczyli, że normalny człowiek i tak dalej, uśmiechnięty, chce poznać jakby się z nimi jak najlepiej i funkcjonować jakby w tej społeczności. Wzbudzasz u nich trochę ciekawość świata, tak żeby wiedzieli, że idą. Jak się cieszą, że idą, zmieniają klub, nowe otoczenie. Mówisz o chłopakach? Tak. Tak, no dużo zawsze rozmawiamy, tak? Czy nawet przed transferem z Sepka do Fenerbahce też dużo rozmawialiśmy. Nawet pokazywałem im, siedzieliśmy w biurze, pokazywałem też na YouTubie te mecze plus tych fanów, którzy są, wiadomo, tam. Żeby zobaczył stadion. Tak, tak, żeby troszeczkę widzieć, z czym to się będzie jadło, jaka ta atmosfera panuje, bo ja byłem na żywo, więc wiem, jak to wygląda, tak? Czy to na Besiktasie, na Galatasaray, czy na Fenerbahce. Wszędzie na tych stadionach byłem wcześniej, lata temu, więc wiem, jaka tam jest atmosfera. Z czym to się je, jak to smakuje, no bo to smakuje wyśmienicie. Chciałem ci zadać pytanie, kto ma być nowym selekcjonerem, ale jak się ukaże to może być wybrany, ale powiedz swojego faworyta. Znaczy, no, faworytów jest chyba dwóch, nie? W Polsce dzisiaj, ale pewnie albo Michał, albo Marek, albo Michał Probierz, albo Marek Papszun pewnie. Z Michałem już masz dobre relacje? Tak. To były różne. Tak, ale to wiesz co, jak ludzie mają jakiś taki, wiesz, mają charakter, to sobie siądą, porozmawiają face to face, wyjaśnią sobie pewne jakby tam, wiesz, jakieś tam uwagi, porozmawiają, wymienią te uwagi, porozmawiają szczerze, przybiorą sobie piątkę. Chyba już jesteśmy na tyle już dorosłymi ludźmi, że obrażać się, to szkoda czasu. Obrażać się, tak dalej, szkoda. Dobrze, to teraz się stało. Ucinać złe emocje, tak dalej. Nie, z Michałem mamy dobry kontakt. Jakbyś się starał, słuchaj, nawiązywać dobre relacje z selekcjonerem, bo myślałem, że się podlizujesz albo czego chcesz. Nie, to spokojnie, już chyba nie. On czy was Białystok teraz? Bo no tak, bo Michał mieszka w Białymstoku, prezes mieszka w Białymstoku, ja pochodzę z Białegostoku. Też, no, niezła mafia. Nie, no to trochę, wiesz, mafia to bym. A ty też jesteś do Podlasia, tak? No. Absolutnie, nie, żartuję. Oczywiście to w dobrym tego słowa znaczeniu. No.
jak powiedzmy Białystok, a nie myślałeś o tym tak trochę jak Jarek Kołakowski, jakiś klub zainwestować? Broń Boże, co? Nie, za bardzo kocham jakby swobodę, życie, spokój, ciśnienia, tak żeby poświęcić je rodzinie. Syn ma 14 lat, za chwilę wiesz, za rok idzie do będzie miał ten egzamin ósmoklasisty, później liceum i tak dalej. Chciałbym, żeby dużo czasu, bo jednak mimo wszystko menadżerka też sporo czasu zajmuje, żeby ten czas, który mi pozostaje, poświęcić też rodzinie, żeby wychować dobrze syna, żeby spędzać fajny czas w domu, z żoną, wspólnie gdzieś tam podróżować, to chyba po to, no, mam 48 lat, chciałbym jeszcze jakby pożyć, zanim zacznie mnie jakby boleć. Dobrze pożyć, nie? A ja naprawdę doceniam ludzi, szanuję i szczerze nie zazdroszczę właścicielom klubów, ile mają naprawdę problemów na co dzień, tak? Bo codziennie można powiedzieć, jakieś ognisko jest w innym miejscu podpalane, nie? I trzeba je ugasić, więc mam ogromny szacunek do tych ludzi. Poza tym usłyszałbyś kiedyś od 30 tysięcy ludzi, co, kim jesteś i żebyś stąd szybko się ewakuował. Po co ci to? No właśnie, to nawet może nie do końca o to chodzi, ale jednak ten stres, wykładasz swoje pieniądze, na które pracowałeś całe życie, ładujesz tą piłkę czasami no bez jakby można powiedzieć takiego podziękowania, tak? I bez zwrotu strony, na bez zwrotu, angażujesz się mocno emocjonalnie. Obserwuję tych właścicieli klubów, znam właścicieli klubów, prezesów i tak dalej. Wiem, ile to naprawdę ile ich to z ich życia zabiera. Dokładnie, więc to naprawdę mam ogromny szacunek. Podziwiam i mam naprawdę ogromny szacunek. No dobra. Mariusz, wielkie dzięki. Obrigado. Powodzenia. No, dzięki. To nie jest specjalnie najpopularniejszy zwrot chyba, co? Oj, chyba długo. Długo nie. Trenerem z tak. Chyba, że ściągnął jakiegoś selekcjonera z Brazylii. Ja zawsze byłem za Polakami. Nie? Uważam, że mamy naprawdę dobrych trenerów, którzy pracują popracować. W takich komfortowych warunkach jak trenerzy często zagraniczni, bo mają jakby no większą jeszcze jakość, tak? Tych południowców, jeżeli chodzi o piłkarzy i ten mental. Więc uważam, że naprawdę mamy dobrych trenerów, stawiajmy na tych trenerów i promujmy ich. Jeszcze musisz pogodzić dziennikarzy z Czesławem Michiewiczem, ale ciężka sprawa. Czas go i rany. Czas go i rany i tak dalej. Mi się wydaje, że później sam wiem to po sobie. I tym optymistycznym akcentem kończył rozmowę z Mariuszem Piekarskim. Dzięki, Mario. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.